sprawdzić, że powiedziała pani w biurze, to podobno jest jubileusz, bo mija 10 lat po mojej poprzedniej wizyty w Jeleniej Górze. Podobno w tej sali było 10 lat temu, czyli w 97 roku. Pamiętam spotkanie w Jeleniej Górze, natomiast nie pamiętałem daty. Natomiast jest jeszcze dodatkowa okoliczność, która na pewno państwa będzie interesować, dlatego że dzisiaj dokładnie mija jeden miesiąc od głosowań w sprawie zmiany konstytucji, w sprawie ochrony rzeczy w dymisji. Pół miesiąca temu zostałem odwołany już ze stanowiska, miesiąc temu złożyłem swoją dymisję. Na pewno państwa interesują okoliczności tej sprawy, to się wiąże z tematem i o tym chyba najlepiej porozmawiać o decyzjach, które to spowodowały. Otóż, proszę państwa, w tej kadencji Sejmu myśmy mieli wyjątkową okazję do tego, żeby wzmocnić prawo Rzeczypospolitej, uporządkować to prawo, nadając ochronie życia, którą mamy w tych formach, w których ona istnieje, ale na poziomie ustawowym, żeby nadać rangę konstytucyjną. Wczoraj na kongresie, w Międzynarodowym Kongresie Rodzin mówiłem o tym, co znaczy właściwie godność człowieka, szczególnie przed urodzeniem. Znaczy, po pierwsze oznacza, żeby uznać, że człowiek jest człowiekiem. Po drugie oznacza równość wobec innych ludzi. No, znamy systemy głębokiej nierówności społecznej, przykład niewolnictwo czy poddaństwo w Polsce, gdzie pewnych ludzi uważamy za mniej wartościowych od innych, stąd na przykład w XVI-XVII wieku kara za zabójstwo szlachcica i za zabójstwo włościanina była różna, bo jednego człowieka uważano za bardziej wartościowego od innych. Trzeci element to jest godności, to jest ochrona prawnokarna, dlatego że elementem tej równości, uznania człowieczeństwa jest również ochrona człowieka. Ta ochrona jest wyrazem nie uczciwości państwa, ale solidarności, dlatego że jeżeli nam na kimś zależy, to poprawimy. I wreszcie na tym chcę skupić ten czwarty element, to jest, proszę państwa, niepodważalność prawa. Oczywiście w tych formach, jakie prawo stanowione, prawo państwowe może być niepodważalne. To znaczy nie na poziomie ustawy zwykłej, tylko na poziomie konstytucyjnym, albo na poziomie regulacji międzynarodowych. To jest istotne dla człowieka. W tych warunkach, proszę państwa, było rzeczą bardzo ważną, żeby przerwać tę debatę. Opozycja, deklaracja, no też chrześcijańska, bo dwie zasadnicze partie opozycji, Platforma i tak. Nic nadzwyczajnego, nie powrót do XIX wieku, powrót do stanu sprzed 10 lat, sprzed 97 roku. I proszę państwa, PiS zakazał posłom popierania tej ustawy.